Pora na kolejne wydanie Studia Grupy Orlen. Zapraszam na nasz program informacyjny. Grzegorz Szałkowski, dzień dobry. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego wydania. Daniel Obajtek, prezesem roku na giełdzie papierów wartościowych. Orlen promuje etykę w biznesie. Oferta stażowa dla studentów. Na giełdzie papierów wartościowych odbyła się coroczna gala Byki i Niedźwiedzie. Gazeta Giełdy i Inwestorów Parkiet wręczyła wyróżnienia dla najlepszych na rynku. Wśród giełdowych liderów, którzy odebrali nagrody, był szef zarządu Orlenu Daniel Obajtek, który otrzymał tytuł prezesa roku. To była jubileuszowa, 25. edycja nagrody Byki i Niedźwiedzie, którą organizuje redakcja Parkietu, giełdowej, specjalistycznej gazety, która od ćwierć wieku opisuje także sprawy gospodarcze czy rynek kapitałowy. Jedną z plebiscytowych kategorii, w których od lat przyznawane są nagrody, jest tytuł prezesa roku. Otrzymał go szef zarządu Orlenu Daniel Obajtek i jak podano w uzasadnieniu, choć pełnił tę funkcję w 2018 roku niespełna 12 miesięcy, to działania podjęte za jego prezesury znacząco wpłynęły na postrzeganie Orlenu. Nagrodę, symboliczną statuetkę Byka i Niedźwiedzia, wręczył prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl. To jest szczególne wyróżnienie dla całego zarządu, szczególne wyróżnienie dla wszystkich moich pracowników, bardzo ważne wyróżnienie. Rok 2018 to był rok wielu, wielu decyzji, wielu planów, ale też decyzji, które cały czas realizujemy. Sądzę, że firma dalej będzie bardzo, bardzo dobrze się rozwijać i będziemy dalej inwestować. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za tą wspaniałą nagrodę. Dziękuję Państwu. Daniel Obajtek został doceniony za pozycję spółki na giełdzie, a także za wdrożenie programu rozwoju petrochemii na niespotykaną do tej pory skalę oraz rozpoczęcie procesu przejęcia kapitałowego Grupy Lotos. Od 6 lat jesteśmy jedyną firmą nie tylko w Polsce, ale także w Europie Środkowo-Wschodniej, która może pochwalić się tytułem jednego z najbardziej etycznych przedsiębiorstw świata. A ponieważ to zobowiązuje, Orlen po raz kolejny był partnerem konkursu Etyczna Firma, dzięki czemu mamy możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i promowania etyki w biznesie wśród polskich firm. Wyniki tegorocznego zestawienia Etyczna Firma pokazują, że praktyki w dziedzinie etyki biznesu są w polskich firmach nie tylko coraz powszechniej stosowane, ale podejście do tego zagadnienia staje się również bardziej systemowe i długofalowe. Zestawienia takie jak to sporządzone przez Puls Biznesu stanowią doskonałą okazję do spojrzenia na etykę w firmie z pewnego dystansu oraz refleksji nad tym, co w ramach organizacji możemy jeszcze poprawić i usprawnić. Podstawę do przyznawania punktów, a także wyłonienia listy laureatów w konkursie Etyczna Firma stanowiła ankieta samooceny identyfikująca podejmowane przez firmę działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i wartości. Pośród firm wyróżnionych w tym roku znalazły się m.in. PKO BP, ArcelorMittal Poland i Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Orlen to pracodawca doceniany i pożądany, zwłaszcza przez kończących studia młodych ludzi, co potwierdzają liczne badania i plebiscyty. Do takich właśnie osób adresowany jest program stażowy Kierunek Orlen. Program stażowy, który może zakończyć się pierwszą poważną umową o pracę w największej firmie naszej branży w regionie. Trwa rekrutacja do 4. edycji programu stażowego Kierunek Orlen. Program jest skierowany do studentów i absolwentów uczelni o profilach inżynieryjnych, ekonomicznych i biznesowych. Poza wysłaniem własnego CV w procesie rekrutacji trzeba rozwiązać zadanie konkursowe, co również będzie miało wpływ na decyzję o zaproszeniu bądź nie studenta na staż. Ekspansja programu stażowego jest skorelowana z budowaniem wizerunku Grupy Orlen jako pożądanego miejsca pracy i benefitów płynących z możliwości rozwijania kariery. Stażyści będą realizować zadania merytoryczne zgodnie z wykształceniem, uczestniczyć w pracach zespołu, aby w ciągu kilku miesięcy przygotować się do pracy na docelowym stanowisku w zespole, w którym odbywają staż. Celem programu jest praktyczne przygotowanie stażystów do pracy. Polsko-węgierski pojedynek w Orlen Arenie. W pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych Orlen Wisła Płock podejmowała Pik Szeged. Cieszy, że hala wypełniła się kibicami do ostatniego miejsca, a na parkiecie pojawili się starzy znajomi, zawodnicy, którzy jeszcze niedawno reprezentowali barwy płockiego klubu.
Zanim rozpoczęło się to pełne emocji spotkanie Ligi Mistrzów, na parkiecie pojawili się młodzi mistrzowie Polski, o których sukcesie mówiliśmy w studiu Grupa Orlen przed tygodniem. Za osiągnięty wynik juniorzy otrzymali gratulacje oraz prezenty od właściciela klubu i największego sponsora, czyli Orlenu, który reprezentował członek zarządu Zbigniew Leszczyński. Mecz z Pikszeged budził duże zainteresowanie. Po fantastycznym występie w Danii kibice oczekiwali także świetnego spotkania w Orlen Arenie. Nie zawiedli się. Dobra gra w obronie i ataku pozwoliła wypracować już po kwadransie 4 bramki przewagi. Ostatecznie remis do przerwy i znów dobry kwadrans Orlen Wisły Płock. Ale koniec drugiej połowy to już błędy i skuteczna gra gości. Ostatecznie wynik 20-22. W Płocku w barwach Pikszeged pojawili się Dmitrij Żytnikow i Marin Szego, którzy dobrze wspominają grę w koszulkach Wisły. Naprawdę było ciężko na początku, bo chciałem wyjść z przeciwnej strony z Wisłą, ale niestety teraz gram w drugim klubie i to, nie wiem, jakieś ciężko mi wchodzi te mecze na Orlen Arenie. Czułem siebie jak w domu, ale nie do końca. Bardzo dobry mecz dzisiaj był. Też Płock zagrał bardzo, bardzo dobrze w obronie. Loczek był jak ostatni, nie wiem, kilka razy bardzo dobry na bramce. I myślę, że my mieliśmy trochę więcej szczęścia i wygrali ten mecz. To oczywiście przypadek, ale akurat w weekend, kiedy był rozgrywany ten mecz Ligi Mistrzów, obchodziliśmy Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Na tę okoliczność kibice obejrzeli w przerwie meczu występy gości z Węgier w ludowych strojach. Nie zabrakło też fanów Pikszeged na trybunach. Dawno już w Orlen Arenie nie było meczu, w którym publiczność tak mocno wspierała swój zespół. Czy to mały, czy duży, każdy kibic miał dość sił, by nieść Orlen Wisłę do ataku po jak najlepszy wynik. Ja jestem wdzięczny każdej osobie, która przyszła na Orlen Arenę i nas wspierała i krzyczała i była z nami od samego początku do samego końca. I cieszę się ogromnie, że nam pomagali, bo myślę, że bez ich wsparcia też byłoby nam bardzo ciężko. Ale też wierzę głęboko w to, że gdzieś tam grupa kibiców pojedzie do Segedynu i tam nas będzie wspierać, bo tam będzie to bardzo nawet bardziej potrzebne. Rewanżowy mecz 1/8 finału Ligi Mistrzów już w najbliższą niedzielę. To wszystko, co przygotowaliśmy dziś dla Państwa. Kolejne studio Grupy Orlen oczywiście już za tydzień. Polecam, zapraszam. Do zobaczenia.